Reżyseria. Wszyscy jesteśmy równi. Uważaj. Co się mówi? Wybacz, siostro. Mój głupi brat mówi, że nie mogę robić tego, co on, bo jestem dziewczyną. Nonsens. Jak dorośniesz, możesz być kim tylko chcesz, nawet prezydentem. Chcę być jak ksiądz John, odprawiać mszę, dzielić chleb i wino przy komunii. To byłoby... Możesz też być siostrą. Uczyć w szkole lub szpitalu. Pomagać biednym. Ale nigdy nie będziesz księdzem. Chodźcie, dzieci. Do zobaczenia wieczorem, Sasha. Kim jest Sasha? Słucham. Będziesz mnie ignorował? Czemu przeglądasz mi telefon? Odpowiedz mi. Sprawiasz, że przestaję ci ufać. Nie odwracaj kota ogonem. To jakaś laska, nie wiem dlaczego pisze. Jakaś laska? Napisała, że się dzisiaj widzicie. Dzisiaj spędzam czas z tobą. Kup sobie jakąś seksowną sukienkę. Chcesz mnie przekupić? Udało się? Nie. Może trochę. Pomóż mi, Panie, prowadzić wiernych według Twojego słowa. Witaj, Ojcze. Siostro, musimy porozmawiać. Oczywiście. Znów słyszę, że rozmawiasz o kobietach wstępujących do kapłaństwa. Ojcze, co gorsze, sama zgłosiłaś się do seminarium. Jaki przykład dajesz dziewczynkom? Chcę robić to, co ojciec, głosić Słowo Boże. Już to robisz. Wcale nie. W pewnym sensie tak. To za mało. Ciągle się modlę. Wierzę, że Bóg chce, abym służyła, żebym była księdzem. To moje powołanie. Kościół zabrania kobietom kapłaństwa. Jest tyle rzeczy, ojcze, zrozum. Dlaczego kobieta nie może być księdzem? Takie zasady Kościoła. Rozmawialiśmy o tym wiele razy. Nie pozostawiasz mi wyboru. Od teraz nie pracujesz już z uczniami, zrozumiano? Rozumiem, ojcze. Miłego dnia.
Co robisz, siostro? Odchodzę. Niedługo będziecie mieć nowego, wspaniałego nauczyciela. My chcemy ciebie. To niemożliwe. Kiedyś cię jeszcze zobaczymy? Będziesz w moim sercu. Zawsze będę ją nosić. Dziękuję. Przykro mi. Musiałam to zrobić. Uważaj, sprzeciwiając się Kościołowi. Co teraz zrobisz? To ja. Przepraszam za wczoraj, utknąłem w pracy. Spokojnie, nadrobimy dzisiaj. Zadzwonię później, pa. Dzień dobry. Co słychać? Jestem zmęczona. Co u małego, nadal cię męczy? Właśnie odkrył dziewczyny. Przyprowadź go, mogę z nim pogadać. O nie. Twoja mama ma urodziny, wysłałam jej prezent od ciebie. Dziękuję. Kim jest Alexandra Batista? Pytaj szefa. Tommy, zadzwoń do matki. Nie. Siadajcie. Sprawa Solas? Tak, Gwen Solas. Sprawa dyskryminacji płci. Wspaniała kierowniczka, mniej opłacana niż koledzy. To ważna sprawa dla kobiet mierzących się z dyskryminacją. Bardzo jej współczuję, ale 8 mężczyzn w ławie przysięgłych już nie. Musimy pójść na ugodę. Wtedy stracimy pieniądze. Zakładając, że wygramy w sądzie, ale szanse są małe. Mamy ryzyko sporu oraz utraty reputacji firmy. Weźmy pewną ugodę. Boisz się rozprawy? Ile żądamy? 2,5. Oni 750. Ile to jest warte? 900. Stoi. Panie Dunbar? Co to za nowa sprawa? Nasza duża klientka zadzwoniła w imieniu córki ich sprzątaczki. Za darmo? Czy to ma znaczenie? Jej firma płaci nam krocie. Skosiłbym jej trawnik, jeśli by poprosiła. Nasza firma wymaga 75 godzin pro bono. Ty masz 3. To chcesz pokazać przed komisją? Skądże? Co to za sprawa? Silk nie mówił? Ja... Sprawa śmierdzi, ale musimy ją wziąć. Załatw to. Czego dotyczy? Kobieta pozywa Kościół katolicki. W czym mogę pomóc? Ja do Tommy'ego Riley. Nazwisko? Ali Batista. Proszę usiąść. Dziękuję. Przyszła klientka. Dzięki. Wezmę tę sprawę. Nie zawiedź mnie. Klientka czeka na dole. Pójdziesz po nią? Dzięki. Zapraszam panią za mną. Dobrze. Załóż sukienkę, którą tatuś ci kupił i później pogadamy. Oddzwonię. Proszę usiąść. Kawy, herbaty? Dziękuję. Silk, zostań. Droga pani, jestem panną. Rozumiem. Współczuję, że panią to spotkało. O czym pan mówi? Pozywa pani kościół. Założyłem, że... Pozywam, ponieważ chciałabym zostać księdzem. Rozumiem. Zanim zaczniemy... Przepraszam, ale muszę zapytać. Jest pani tego pewna? Ma pan irlandzkie imię. Jest pan katolikiem? Nie miałem na nie wpływu. Jest pan praktykujący? Byłem ministrantem. Moja wiara nie jest ważna, tylko pani pozew.
Pozywam Kościół, aby pozwolił mi być księdzem. Proszę pani, mów mi, Ali, nie możesz być księdzem, bo jestem kobietą? W tym kraju ponoć zabrania się dyskryminacji płciowej. Tak, ale Kościół to instytucja rządzona prawami konstytucji, w dużym skrócie. Dlaczego więc Kościół mnie dyskryminuje? Nie wolałabyś zostać prawnikiem? Nie bądź bezczelny. Wątpię, żeby sam Bóg ci pomógł. Jedyne, czego mi brakuje, to penis. Czemu to główne wymaganie? Nie mam pojęcia. Księża przyjmują śluby czystości. Co to za różnica, jakie mają genitalia? Pomożesz mi? Mieliśmy uniknąć pozwu. Może się uda i przyjmą ugodę, aby uniknąć rozgłosu. Albo pozwolą mi wstąpić do seminarium. Nie chcę ugody. Nie lubimy rozpraw, dopóki nie mamy pewności wygranej. Może wszyscy to przemyślimy i spotkamy się w poniedziałek. Nie zmienię zdania. Jeżeli mnie nie przyjmiesz, twój szef znajdzie kogoś innego. Zrobimy rozeznanie i skontaktujemy się z panią. Dziękuję. Chcę wiedzieć o niej wszystko. Sprawdź jej wiarygodność, żeby oddalić wniosek. Myślisz, że się uda? Nie wiem. Chcę ją sprawdzić. Tak, ojcze. Dziękuję. Wychowaliśmy cię w wierze. Byliśmy dumni, ale teraz przynosisz nam wstyd. Ale jak się teraz pokażemy w kościele? Ojciec John będzie myślał, że nie panuje nad swoją rodziną. Wyjdę na słabe usza. Nie odzywaj się. Uszanuj tradycję. Powiedz coś. Przecież nie wytrzymam. Zostań. Nie. Wszystkiego najlepszego. Pięknie wyglądasz w tej sukience. Pochlebca, jak twój ojciec. Jak jej na imię? Komu? Nieładnie. Może byś zapamiętał, gdybyś był z nimi dłużej. Zupełnie jak ojciec. Nad czym teraz pracujesz? Dunbar dał mi sprawę kobiety, która pozywa Kościół katolicki, bo chce zostać księdzem. Twojej cioci dokucza biodro. A Rose, no cóż. Nie chcesz o tym mówić. I tak znam twoje zdanie. Ona nie ma prawa. Też nie chcę skończyć w sądzie. Ale jeśli to spalę, nie podpiszę partnerstwa. Wtedy podpiszesz z kimś innym. Jeśli wygrasz tę sprawę, zmienisz coś, co praktykowałam całe życie. I twój ojciec. Przestań. Nigdy nie wyleczył się po drugim soborze. Nie wyleczył się od whisky, taka prawda. Co z milionami prawdziwych katolików? Myślisz, że masz prawo to zrobić? Jesteśmy narodem prawa i nawet Kościół nie może być ponad nim. A co z prawem Bożym? Ono się nie liczy? Wystarczy. Przecież masz urodziny. Jeśli ci się uda, nie wiem, czy ci wybaczę. Nie wiem.
Muszę się zbierać. Dlaczego? Szalony dzień w pracy. Kobieta chce pozwać kościół, żeby być księdzem. Może jestem naiwna, ale czy prawo nie jest ostateczne w rozłamie kościoła od państwa? Widzę to inaczej. Jak zawsze. Nie patrzysz na innych. Przestań. Nie odbierzesz? Po co? Nie masz nic do ukrycia? Ani do udowodnienia. Zawsze tak będzie? Jak? Z nikim się nie zwiążesz. Egoista. Myślisz tylko o jednym. Nie jestem zabawką. Współczesny feminista, autorytet praw kobiet. Nie przesadzaj. Ona szuka odwetu? Chciałbym. Żeby wygrać, wystarczy nie kłamać. Co znalazłeś? Jeżeli złożymy wniosek, ważne będzie pierwsze wrażenie. Takiej sprawy jeszcze nie było w sądzie. Jesteśmy pod jurysdykcją? Tak. To się działo w przypadku nadużyć seksualnych, nigdy w kościołach. Ustawa o prawach obywatelskich zabrania dyskryminacji kobiet przy zatrudnieniu bez ważnego powodu. Ksiądz jest pracodawcą, niezależnym przedsiębiorcą. Niedobrze, nie do końca. Pozywamy również, aby pozwolili jej studiować w seminarium. Na tym się skupmy. Seminarzysta to student, po święceniach staje się księdzem. Mamy orzecznictwo rozszerzające prawa kobiet do miejsc wcześniej zarezerwowanych dla mężczyzn, jak instytucje naukowe. Wtedy wniosek o oddalenie zostanie odrzucony. Będziemy przed sądem. Opowiedz mi o niej. Przed 30 urodzona w Meksyku. W młodości wyemigrowała do Ameryki. Tata pracował w przemyśle naftowym. Co dalej? Przepytałem jej bliskich. Wszyscy twierdzą, że jest święta. Gdzie pracuje? U sióstr Błogosławionego Miłosierdzia. Karmi i ubiera biednych. Byli partnerzy? Nie, partnerki? Nic poza kościołem. Msza codziennie. Przeszukałem internet. I? Brak kont społecznościowych, e-maila, kart kredytowych i długów. Jakby nie istniała. Ubezpieczenie i data urodzenia się zgadza. Nie ma wad. Po tych wszystkich wiedźmach dobrze reprezentować ideał. Coś więcej, zanim zaczniemy? Co? Więcej? Tylko pytam. Dawno cię nie widziałem. Chodziłem do innego kościoła. Twój ojciec tak mówił. Jemu też nie wierzyłem. Ma ojciec chwilę? Oczywiście. Myślałem, że księża nie palą. Kto tak powiedział? Potrzebuję rady. Naprawdę? Bardziej informacji. Co trzeba zrobić, żeby zostać księdzem? Daj spokój, złamiesz wszystkie zasady. To dla klienta. Chętny mężczyzna musi być niezamężny, ochrzczony i wierzący. To wszystko? Później musi porozmawiać z księdzem. Jeżeli ma dobrą reputację, więź z Bogiem i jest oddany wierze, ksiądz wnioskuje do biskupstwa. Oblałem. Jakieś testy? Od momentu wielu nadużyć musi przejść testy psychologiczne. Wszystko dokumentowane? I potem przesłane do biskupa. On podejmuje decyzję? Tak. Jak wygląda proces odmowy? To nie jest sąd. Mój klient zdałby testy, pomaga ludziom i ma ogromną więź z Bogiem. W czym problem? Brak penisa. Co? To kobieta. Chodzi o siostrę Alejandrę? Tak. Coś ci powiem. Znam cię od dziecka. Wszystko zawsze przychodziło ci łatwo. Sporty, nauka, kobiety, pieniądze.
Nie powinieneś się tym zajmować. Przyszła po pomoc, to mój obowiązek. Obowiązek? Bawisz się życiem. Jeżeli Jezus chciałby kapłanek, to byłyby też apostołami. Miał wiele kandydatek, własną matkę, Marię Magdalenę. Czyli Kościół opiera się na tym, że nie było kobiet apostołów. Zgadzasz się z tym? Ze sprawami wiary i moralności Kościoła, oczywiście. Muszę iść. Proszę, nie rób tego. Dlaczego Kościół zabrania kobietom zostawać księżmi? Podpowiedź: nie ma konkretnych odniesień w Biblii. Żadnych? Ich jedyne wytłumaczenie jest takie, że Jezus nie wskazał kobiet na apostołów. Możemy walczyć. Co z prawem do wolności religijnej? Rząd nie może w znaczący sposób ograniczać praktykowania religii z wyjątkiem spełniania dwóch warunków. Braku dyskryminacji. A drugi to, że przepis nie może wpływać na interesy rządu. Więc to klasyczna, antydyskryminacyjna sprawa cywilna. Przymierzasz się do rozprawy? Kościół nie pójdzie na ugodę, musimy się przygotować. Przygotuj na jutro pozew. Czy szef o tym wie? Niedługo się dowie. Wiesz, jak to się może dla nas skończyć? Mogę się dołączyć? A nadążysz? Mogę złapać kontuzję. Wniosek już wysłany. Dziękuję. Musimy się przygotować. Dobrze. Nie grałeś zawodowo w piłkę? Po prostu grałem. Ty byłaś prymuską. W damskiej szkole, mało imponujące. Ja byłem przeciętny. Muszę znaleźć lepszego adwokata. Masz poczucie humoru. Masz mnie za bigotkę? Nie. Ma pani imponującą wiarę. Mów mi, Ali. To ostatni dzwonek, żeby zmienić zdanie. Oszczędź bólu sobie i swoim najbliższym. Nie boję się. Wszystko w rękach Boga. Słucham. Właśnie dostałem. Sprawa jest wyjątkowa. Będę miał prawnika. Też tam będę. Chcę tylko... Masz tu być natychmiast. Siadaj. Mamy mocny pozew. Głowy Kościoła dzwoniły z pretensjami. Trzeba to skończyć. Po to dałem ci tę sprawę. Nasza klientka chce walczyć. Masz podpisać ugodę. Mówiłeś, że jesteśmy winni przysługę hojnemu klientowi. Jestem w pułapce. Chcesz podpisać kontrakt? Lepiej coś wymyśl. I zakończ to. Pomocy.
zostaniesz ukarana za nieposłuszeństwo. Wracaj. Wszystko w porządku? Tak. Pomocy. Jak się czujesz? Co się stało? Będzie dobrze. Zaatakował mnie mężczyzna, powiedział, że mnie ukara. Jestem tylko w szoku, pan nade mną czuwa. Nie jesteś tu bezpieczna, musimy cię zabrać. Silk, zrób zdjęcia. To ja potrzebuję pomocy. Ekscelencjo, niefortunne to, co się stało. Niestety. Co teraz? Mam konferencję przedprocesową. Co więcej, pani Batista została zaatakowana. Coś jej się stało? Nie wiem, ale to nas za to winią. Zrobią z nas tych złych. Dopilnuj, żeby nie było cyrku. Rozumiem. Rozmawiałem z kilkoma teologami, którzy wspierają naszą ideę. Garstka kobiet nawet pojechała do papieża. I co? Zdegradowano je. Odrzucili ich poglądy i traktowali jak grupę przestępczą. Co robimy? Nie wiem. Odpuszczamy? Może. Myślałem, że Dunbar mnie zabije za ten pozew. Jak Kościół się nie wycofa, nie damy rady. Spróbujmy. Może spotkamy się po środku. Nie chcę tego pozwu. Klientka się na to nie zgodzi. Idę do sądu. Załatw ich, jak zawsze. Sprawdzisz, co u Ali? Gdzie twoja klientka? Przyjdzie na rozprawę. O ile do niej dojdzie? Ciekawe. Proszę wstać. Sąd idzie. Sprawę prowadzi sędzia Watford. Prosimy nie używać urządzeń elektronicznych. Możecie usiąść. Jesteśmy tu z powództwa pani Batisty przeciw archidiecezji Nowego Orleanu. Czy adwokat powódki się stawił? Thomas Riley, kancelaria Finlay i Dunbar. Obrońca? Archidiecezja biskupa Jose Sierra, prałat Enrico Renzulli, radny konferencji biskupów katolickich. Proszę podejść. Prałat złożył wniosek o oddalenie. Oboje zażądaliście wystąpienia. Czy mieliście szansę porozmawiać? Nie, Wysoki Sądzie. Mogę panu coś zasugerować? Oczywiście. Zarządzę przerwę w rozprawie. Do piątku. Ma pan czas okazać ojcu trochę gościnności. Może dojdziecie do porozumienia. Proszę usiąść. Wniosek obrony o oddalenie został złożony. Wznowimy rozprawę w piątek.
Zapraszam na obiad. Nie trzeba. Przyjdź dziś na kolację do biskupa. Witam. Dziękuję za zaproszenie. Może drinka? Pewnie. To był ciężki dzień. Jak się miewa Alejandra? Zaskakująco dobrze po ataku, z którym nie macie nic wspólnego. Nie skomentuję tego. A twoi klienci? Wściekli. Na pewno. Cieszę się, że możemy porozmawiać. Chcę to naprostować, zanim będzie za późno. Za późno? Dla ciebie. Grozisz mi? Nie. Więc to rada. Nie wygrasz tej sprawy. Moja klientka jest nieugięta. Ponoć unikasz sali sądowej. Skończ to, zanim się ośmieszysz. Jeśli się ugniecie, jesteśmy gotowi na porozumienie. Ani teraz, ani nigdy. Dobrze. Chyba ustaliliśmy nasze stanowiska. Czy Dunbar zgadza się z tobą? Obaj zgadzamy się, że w przypadku braku lepszego rozwiązania sprawą powinna zająć się ława przysięgłych. Nawet jeżeli oddalicie mój wniosek, ona nigdy nie zostanie księdzem. Po co to robisz? Wierzę, że ma rację. Jesteś wierzący? Ostatnio często to słyszę. Byłem wychowany w wierze. Nie czujesz się z tym źle? Nie. Akceptuję Pismo Święte, a nie reguły nadane przez kardynałów i papieży. Kojarzysz zwrot katolik stołówkowy? Wybiera on nauki Kościoła, które chce, ale nie na tym to polega. Jeżeli sędzia podtrzyma nasz wniosek, koniec sprawy. Jeżeli nie, media nas zjedzą. Żaden z nas tego nie chce. Mam dwóch świadków, Alejandrę i dr Toran. To psycholog badająca potencjalnych seminarzystów. Czego chcesz ode mnie? Wystawcie biskupa Sierre. Będziecie polegać tylko na jego przesłuchaniu, żeby udowodnić nierozsądne stanowisko Kościoła? Właśnie tak. On ma aparat. Jestem z telewizji. Mam to gdzieś. Wynoś się stąd. Halo? Tu Tommy. Myślałem o tobie. Masz plany na wieczór? A co? Tęsknię za tobą. Pieprzysz. Czego chcesz? W piątek mam ważny dzień w sądzie. Chcę, żebyś tam była. Ty nikogo nie potrzebujesz. Muszę to odebrać. Mogę oddzwonić? Nie. Halo? Prasa znalazła Ali. Już jadę.
W porządku? Tak. Mógłbyś zabrać jej torbę do auta? Jesteś absolutnie pewna, że chcesz to ciągnąć? Nie wstydź się wycofać. Przez takie sprawy ludzie wariują. Nie boję się i się nie wycofam. Taka wola Boża. Nie win mnie, że chcę cię chronić. Chodźmy. Wysadź nas tutaj. Ta sprawa to atak na wolność religijną i ponad miliard katolików na świecie. Wierzymy, że wola Boża zwycięży. Dlaczego to robisz? To chyba jasne. Jakie padną argumenty? Bez komentarza. Co jest? To koleś ze zdjęcia. To on. Przepraszam, przejdź. Może jeszcze kilka pytań. Daj mi przejść. Uciekł. Złapiemy go. Panowie, proszę podejść. Doszliście do czegoś? Tak. Zaczynajmy. Dziś odbędzie się rozprawa o odrzucenie pozwu z wniosku złożonego przez pozwanych. Ojcze, proszę zaczynać. Wysoki Sądzie, uważamy, że powód próbuje wmieszać rząd w praktyki religijne, co nie ma precedensu w prawie amerykańskim. Nawet jeśli ochrona Kościoła na mocy pierwszej poprawki powodowałaby naruszenie praw powódki, egzekwowanie tych praw naruszyłoby prawa Kościoła wynikające z Konstytucji. Według ojca ustawa o prawach obywatelskich jest niezgodna z Konstytucją? Nie ustawa, a zastosowanie ustawy w tym przypadku już tak. Coś jeszcze, ojcze? Nie, Wysoki Sądzie. Pańska kolej. Nie ma wątpliwości, że Kościół dyskryminuje kobiety, pozwalając na przyjęcie do seminarium tylko, cytuję, ochrzczonym w wierze katolickiej kawalerom. Od razu widać nierówność. Ale czy rząd ma prawo się angażować w ich religię? Sądy federalne sprawują władzę nad Kościołem Mormonów w odniesieniu do ich religijnego prawa do poligamii. Sądy orzekły, że prawa cywilne przeciwko poligamii przeważają nad prawem Kościoła do tej praktyki. Nie ma tu żadnej różnicy. Skończył pan? Tak, Wysoki Sądzie. Nasi przodkowie sformułowali dotkliwą frazę: wszyscy jesteśmy stworzeni równymi. Ale zapomnieli o ciemnoskórych i kobietach. Czasy się zmieniają, tak samo jak nasza interpretacja tych słów. Chociażby ustawa o prawach obywatelskich obaliła pierwotne zamiary naszych przodków. Tak więc teraz słowa o równości obejmują wszystkich ludzi, również kobiety. Z uwagi na wątpliwości i istnienie wystarczającego precedensu, by przejąć jurysdykcję nad oskarżonymi, odrzucam wniosek o oddalenie. Cisza. Jestem przygotowany do rozpoczęcia procesu. Zaraz wszystkich wyrzucę.
Wysoki sądzie, wnosimy sprzeciw. Sprzeciw oddalony. Rozumie pan, że sąd ma ostatnie słowo, by określić, czy nakaz jest uzasadniony pomimo decyzji ławy przysięgłych? Tak. Następna rozprawa odbędzie się w czwartek. Ze względu na związane z nimi kontrowersje, postępowania będą zamknięte dla publiczności. Ile Powódka chce pieniędzy? Proszę o komentarz. Jakie jest pana stanowisko? Dobra robota. Jeszcze dużo przed nami. Zdrowie Ali. Jestem gotowa. Jak śmiesz? Nigdy nie byłeś oddany kobietom. Co się zmieniło? Jeżeli ma pani być zła, to tylko na mnie. Pani syn pracuje dla mnie. Nie masz prawa. Nie tylko mam prawo, ale również obowiązek. To tylko początek. Da nam pani chwilę? Klienci, którzy nam płacą, boją się przychodzić przez wściekłych protestujących. Nie cieszysz się z krótkiej rozprawy? Nie cieszę. Posprzątajcie to. Nie chcę skłócać cię z rodziną. Taka wola Pana. Co jest? To on. Żyjesz? Tak. Uciekł. Co się stało? Nic mi nie jest. Miałaś wypadek. Życie mojej córki jest w pana rękach. Słabo pan sobie radzi. Poprosiłem już o dodatkowych ochroniarzy. Wiesz, co zrobiłaś? Przepraszam. Może pan wezwać pierwszego świadka. Wzywam dr Sylwię Turan. Jest ona licencjonowanym psychiatrą w Luizjanie. Również pracuje w diecezji i przeprowadza testy z aplikantami do seminarium. Proszę o włączenie jej do rozprawy jako eksperta. Zgoda. Może pani opisać, co sprawdza u aplikantów? Dwa czynniki: brak dysfunkcji i zdrowie psychiczne. Sprawdzane w wywiadzie ustnym i teście pisemnym. Zacznijmy od wywiadu. Jakie pytania padają? Pytamy o życie seksualne, kiedy ostatnio współżyli. Więcej niż 3 lata to pożądana odpowiedź. Wczoraj? Niekoniecznie. A inne badania?
Kandydaci muszą zrobić test na HIV i przejść wiele testów pisemnych. Bazując na wywiadzie i teście pisemnym powódki, czy wyrobiła sobie pani opinię w tym temacie? Tak. Jak brzmi? Że byłaby wspaniałym kandydatem do seminarium. Nie mam więcej pytań. Kardynale, pana kolej. Jest pani katoliczką? Tak. Czy uważa pani, że kobiety powinny być księżmi? Nie mam zdania. W pracy na pewno zauważyła pani dyskryminację kobiet. Tak. Dziedzina, w której pani pracuje, jest zdominowana przez mężczyzn? Tak, ale to się zmienia. I jako kobieta, która odniosła sukces na trudnym polu, nadal nie popiera pani powódki w zamiarze pozostania księdzem? Pani doktor? Chcę, aby kobiety odnosiły sukcesy. Nie mam więcej pytań. A pan? Nie, Wysoki Sądzie. Ogłaszam przerwę do drugiej. W tym czasie powód wezwie kolejnego świadka. Proszę wstać. Zastanawiam się, jaka jest wasza strategia, bo do tej pory nie działa. Wygramy to merytorycznie. Przysięgli czasami są nieprzewidywalni. Ale merytorycznie mamy przewagę. Nie skupiam się na tym, tylko na wynikach, kosztach i reputacji. Dzięki temu rzadko się rozczarowuję. Co masz na myśli? Dokąd was to zaprowadzi? Bez względu na wynik. Kościół nie pozwoli jej zostać księdzem. Szkoda. Dobra kandydatka. Nie. Ja przedstawiam ideę Kościoła. Liczba z większą ilością zer zadziała. Do zrobienia. Co z dziewczyną? To problem, ale nie beznadziejny. Jeżeli się zgadzasz, dam znać sędziemu o możliwości ugody. Odraczam rozprawę do poniedziałku. Możemy wiedzieć dlaczego? Będzie dobrze. Cześć, skarbie. Myślałem o tym, co mówiłaś. Masz rację. Przepraszam. Potrzebuję cię. Nikki? Przykro mi. Proszę. Gdzie Tommy? Będzie później. Mogę usiąść? Jak się czujesz? Wiara bez uczynków jest martwa. To z Księgi Jakuba. Jeśli spojrzysz w swoje serce, docenisz dobro, które dajesz. Ale nie mogę być księdzem. Tylko to musisz poświęcić, a zyskasz dużo więcej.
Kościół chce wydać miliony, żeby odwieźć mnie od seminarium zamiast wspomóc potrzebujących? Nie Kościół, a raczej kilka osób, którym ta sytuacja nie pasuje. Idziemy na ugodę z prałatem. Nie wierzę, że to zrobiłeś. To nieistotne. Wygramy czy nie, Batista będzie celebrytką do końca życia. Chcesz jej pomóc, to daj jej odejść z wypchanymi kieszeniami. Nie zgodzi się na to. Ludzie są przekupni. Rozmawiałeś z nią? Rozczarowałeś mnie. Co się z tobą dzieje? Nie bawimy się w dobrych i złych. Trzymała się swoich zasad. Były warte kupę szmalu. Skończ to albo zapomnij o partnerstwie. Nie obchodzą mnie pieniądze. Dzięki nim możesz pomóc potrzebującym. To dosyć samolubne. To, co Bóg rozkaże mi zrobić, uczynię dla każdego człowieka. Nie znałem tego. To święty Mateusz? Joanna d'Arc. Co chcesz udowodnić? Chcesz być święta? W co ty wierzysz? Podpisujesz kontrakty, zaliczasz kolejne puste laski. Bez wiary odbierasz sobie radość z życia. Wolałabym umrzeć niż tak żyć. Wierzę w prawo, dlatego wziąłem tę sprawę. Dunbar wcisnął ci ją, żeby się umorzył. Wiedziałem, że się nie uda, a nadal tu jestem. Dlaczego? Wierzysz w coś? Nie wiem. Jestem dosyć ograniczony. Może trochę, ale masz dobre serce. Halo? To ja. Zróbmy to. Siostro? Tak? Rozmawialiśmy wcześniej przez telefon. Proszę usiąść.
Zdjęcie, które mi pan wysłał, sądzę, że to Vargas. Jak ma na imię? Vic. Proszę mi o nim opowiedzieć. Mieszka niedaleko. Na ulicy Poydras. Kiedyś często przychodził do kościoła. Próbował dostać się do seminarium. Nie udało się, mocno to przeżył. Dziękuję za pomoc. Niech Bóg macie w opiece. Jest pan właścicielem? A co? Zna pan Vica Vargasa? Kto pyta? Jestem prawnikiem. Jest tutaj? Raczej nie. Dasz mi do niego klucze? Nie. Drugie piętro, ostatnie drzwi po lewej. Mam wieści. Wspaniale. Poszukiwany mieszka obok kościoła. Siostra go rozpoznała. Pod samym nosem. Jestem w jego mieszkaniu. To wariat. Wszędzie są zdjęcia Ali. Problem w tym, że zniknął. Znajdź go. Jasne. Zadzwonię po gliny. Jest tu mnóstwo dowodów. Uważaj na siebie. Zwalniam cię. Jane, przejmij to i zakończ. Ta sprawa jest większa od nas. Chcę ją reprezentować samodzielnie. Zgadzasz się? Oczywiście. Zwalniam pana. Ms. Batista. Aplikowała pani do seminarium w Nowym Orleanie? Tak. Przyjęli panią? Niestety nie. Dlaczego? Nie spełniam podstawowych kwalifikacji. Jakie to kwalifikacje? Aplikant musi być ochrzczonym, wierzącym kawalerem. Jest lub była pani mężatką? Nie.
Jest pani ochrzczoną katoliczką? Jestem. Jedynym powodem odrzucenia pani do seminarium była płeć? Sprzeciw. Pytanie sugeruje odpowiedź dla świadka. Podtrzymuję. Może pani powiedzieć, dlaczego chce zostać księdzem? To moje powołanie. Ludzie mówili, nie możesz być księdzem, jesteś dziewczyną. Nie rozumiem. Jestem troskliwa, zaangażowana w nauki Kościoła. Z wiekiem powołanie rosło. Czułam, że pragnę pomagać innym i poświęcić się Bożej pracy. Bóg chce, aby została pani księdzem? Sprzeciw. Świadek nie może tego wiedzieć. Oddalam. Może pani odpowiedzieć. Tak. Wierzę w to, że to powołanie od Boga. Nie mam więcej pytań. Prałacie? Po święceniach kapłańskich ślubuje pani przestrzegać wszystkich nauk Kościoła? Zgadza się. Kościół naucza, że jedynie mężczyźni mogą być kapłanami. Tak. Wierzy pani w doktrynę dotyczącą płci księży? Nie wierzę. Jak może pani przestrzegać wszystkich nauk, skoro nie popiera jednej z podstawowych doktryn? Po święceniach będę zarówno kobietą i księdzem. Ta doktryna będzie już nieaktualna. Wtedy mogłabym ślubować. Jest sporo szumu dookoła tej sprawy, prawda? To prawda. Można się zastanowić, czy jest pani szczera, czy tylko szuka rozgłosu. Sprzeciw, to nie było pytanie. Podtrzymuję, proszę trzymać się reguł. Zeznała pani, że czuła powołanie od dziecka i że pochodzi ono od Boga. Tak. Czemu aplikowała pani dopiero teraz? Jak sam ojciec widzi, to nie takie łatwe. Nie szukam rozgłosu. Wiedząc, co mnie czeka, modliłam się żarliwie. Serce mi podpowiedziało, co mam dalej robić. Wierzysz, że kwestionując naukę Boga, będziesz w Jego łasce? Jeśli nie, przebrnę przez to. Jeśli tak, niech mnie strzeże. Wie pani, że istnieją inne religie chrześcijańskie, które przyjmują kobiety na księdza czy pastora? Tak. Dlaczego nie aplikowała pani do episkopatu lub innego seminarium? Jestem katoliczką i pragnę być katolickim księdzem. Szef się wścieknie, jak się dowie, że tu jestem. Namierzałem Vargasa całą noc. Pomożesz mi? Dla ciebie i Ali wszystko. Policja coś znalazła, jadę tam. Nie chcę tego. Weź broń. Pistolet? Przysięgli cię polubili. Podoba im się twoje oddanie. Dzięki.
Dziękuję. Mówię poważnie. Uda mi się przekonać kogoś, kto nie wierzy? Mnie przekonałaś. Coś macie? Musimy iść. Co tam? On wie, gdzie jesteście. Uciekajcie, już jadę. Wyślijcie posiłki. Vargas wie, gdzie jesteśmy. Musimy iść. Uciekajmy. Nie ruszaj się. Gdy przeciwnicy i wrogowie, zostań. Wystąpili przeciwko mnie. Nie strzelaj. Potknęli się i upadli. Ali, uciekaj. Przestań. Musisz zapłacić. Pomocy. Musisz zapłacić. Wyznaj swoje grzechy. Proś o przebaczenie. Nie, Ali. Wstawaj. Wszystko będzie dobrze. Nie będzie. Musimy przestać. To kara za działanie wbrew Kościołowi.
Wola Boska. To nie Bóg, tylko jakiś szaleniec. Jesteś bardzo odważna. Nie poddawaj się. Nie ty się myliłaś. Tylko my. Muszę iść do sądu. Powódka padła ofiarą ataku. Na szczęście dochodzi do siebie. Napastnik leczy się psychiatrycznie i nie miał związku z oskarżonymi. Proszę potwierdzić. Tak, Wysoki Sądzie. W takim razie kontynuujemy. Czy ojciec jest gotowy? Tak. Czy świadek składał przysięgę? Tak, Wysoki Sądzie. Może pan zaczynać. Wzywam kardynała biskupa Sierre. Ojcze, dlaczego niezamężne, ochrzczone i wierzące kobiety nie mogą być kapłanami? Tak naucza Kościół rzymskokatolicki od czasów Chrystusa. Istnieje do tego bezpośrednie odniesienie w Biblii? Nie. Co jest więc podstawą tej doktryny? Jezus wybrał jedynie mężczyzn na apostołów. Za tym przykładem podążamy. Jakie były warunki społeczne dla kobiety w czasach Jezusa? Było to społeczeństwo zdominowane przez mężczyzn. Podążano więc za panującymi normami. Nie. Dlaczego? Ksiądz reprezentuje Jezusa na ziemi. Jezus był mężczyzną. Dlatego kapłani są mężczyznami. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Świadek jest pana. Powiedział ksiądz, że nie ma konkretnego odniesienia biblijnego wykluczającego kobiety z kapłaństwa. W kontekście, w którym zeznałem, tak. Czyli Kościół polega na fakcie, że Jezus nie wybrał kobiet na apostołów. Właśnie tak. Jeśli Jezus podążał za tradycją całkowicie męskiej hierarchii, czy to nie oczywiste, że wybrał tylko mężczyzn? Możliwe. Porozmawiajmy o innych regułach w tamtym czasie. Wszyscy apostołowie prawdopodobnie mieli brody. Tak. Jezus nie wybrał żadnych ogolonych mężczyzn, a obecny Kościół ich nie wyklucza w drodze do kapłaństwa? Nie. To była przypadkowa cecha wspólna apostołów. Oczywiście. To byłoby absurdalne wykluczać przez taki wzgląd. Pierwsi apostołowie byli również Żydami. Tak. Czy ten fakt oznacza, że tylko Żydzi mogą być kapłanami? Nie. Gdy poganie stali się większą częścią Kościoła, również mogli być wyświęcani. Powiedział ojciec również, że była to norma społeczna i kobiety nie były na równi traktowane z mężczyznami. W tamtych czasach oczywiście. Ten zwyczaj z czasem się zmienił, prawda? Z pewnością. Chciałbym podsumować ojca zeznania, aby przysięgli mogli je dobrze zrozumieć. Było 12 apostołów, wszyscy nosili brody, byli Żydami i mężczyznami. Z biegiem lat Kościół zdecydował, że wszystkie te cechy, z wyjątkiem jednej, były przypadkowe dla kapłaństwa. Płeć męska jest obowiązkowa. Dlaczego? Nie było to wynikiem norm społecznych za czasów Jezusa. Nie.
Kardynał Renzulli sprzeciwił się, gdy zapytałem powódkę, czy wiedziała, że Bóg chciał, aby została księdzem. Sugerował, że nie może wiedzieć, co Bóg myśli na ten temat, prawda? Prawda. W takim razie skąd inni wiedzą, co Bóg sądzi o kobietach w kapłaństwie? Papież tak zasądził na wyraźnym przykładzie Jezusa. Taka wola Pana. Tak sądzi ojciec i inni ludzie Kościoła. Sprzeciw to nie było pytanie. Podtrzymuję. Wyświęcił ojciec żonatych mężczyzn? Nie rozumiem. Wyświęcił ojciec żonatego księdza episkopalnego do kapłaństwa? Tak. Czy zasady nie wymagają od aplikantów stanu wolnego? Papież udzielił specjalnej dyspensy, gdy uzasadniają to okoliczności. Religia episkopalna wyświęca też kobiety? Chyba tak. Czy Kościół katolicki wyświęci kobietę na kapłana episkopalnego? Wolną czy zamężną? Nie. Zeznaje ojciec, że papież i inni kardynałowie naginają zasady dla mężczyzn, ale nie zrobią tego samego dla kobiet. Wysoki sądzie, nieważne, wycofuję swoje pytanie. I tak znamy już odpowiedź. Nie mam więcej pytań. Odraczam rozprawę do jutra. Wtedy usłyszymy mowy końcowe. Boża łaska jest po mojej stronie. Proszę o mowę końcową. Smuci i oburza mnie, że moją klientkę spotkało tyle zła, dlatego że miała powołanie do czynienia dobra. Ale wy, przysięgli, macie szansę to naprawić i utrzeć nową ścieżkę. Ponoć kościelne dogmaty są nieomylne. Jeden głosi, że mężczyźni i kobiety są równi. Drugi temu zaprzecza. W co powinniśmy wierzyć? Dowody są jasne. Czy oskarżeni dyskryminują wyłącznie ze względu na płeć? Zdecydowanie tak. Czy jest to uzasadnione? Nie. Żadna kobieta, nieważne jak wykształcona i oddana Bogu, nigdy nie będzie księdzem. Alejandra od dziecka marzyła, żeby nim być. Spełnijmy jej marzenie. Kardynale, pańska kolej. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Żeby przekonać się, że Kościół dyskryminuje kobiety, musicie wierzyć, że dowody wskazują na działania z braku szacunku. Zeznania jasno wskazują, że oskarżeni wierzą, iż to, co robią, jest przykładem od Boga.
is a direction from the example of Jesus Christ. Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi nie. Jaka była wola Pana? Katoliccy przywódcy przyjrzeli się temu w każdy możliwy sposób. Konsekwentnie odpowiadają tak, jakby chciał tego Jezus. Robią to, czego się od nich wymaga. Zgodnie z wiarą, z przekonaniem. Nie mogą postąpić inaczej. Kapłaństwo jest przeznaczone mężczyznom. Na zawsze. Dlatego jedyna możliwa odpowiedź na drugie pytanie to tak. Dziękuję. Dzięki, że przyszedłeś. Dunbar by się wściekł, jakby się dowiedział. Długo obradują jak na taki krótki proces. 5 godzin, ale kto by to liczył? Jak mówi Ali, wszystko w rękach Pana. Dzięki. Już czas. Powodzenia. Czy przysięgli mają werdykt? Mamy, Wysoki Sądzie. Czy uważacie, że pozwani dyskryminują kobiety w kapłaństwie wyłącznie ze względu na płeć? Tak, Wysoki Sądzie. Czy pozwani mają uzasadnione podstawy do wykluczenia kobiet z kapłaństwa wyłącznie ze względu na płeć? Nie, Wysoki Sądzie, nie mają podstaw. Ława przysięgłych rozstrzyga sprawę na korzyść powódki. Mnie pozostaje przyznać lub odmówić nakazu sądowego przyjęcia jej do seminarium. Jednakże... Udało się? Ława przysięgłych była po naszej stronie. Kościół bezpodstawnie cię dyskryminował. Dzięki Bogu. Kiedy mogę zacząć? Nie możesz. Jak to? Po werdykcie. Sędzia decyduje o pozwoleniu na nakaz sądowy, który umożliwia ci naukę w seminarium. Tak, pamiętam. Nakaz sądowy jest możliwy w sytuacji, kiedy nie masz dostępnych innych opcji. Kilka innych odłamów chrześcijańskich możecie przyjąć. O to pytał Renzulli. Ty masz opcję. Sędzia nie może zmusić kościoła, żeby cię przyjął. Przykro mi. Ale mieliśmy rację. Mieliśmy. Mogę dalej pracować z dziećmi? Zobaczymy. Tęskniłam. Ja też. Patrz, co mam. Tak się cieszę. Chodź, pobawimy się razem. Mm.
Wróciłam. Dzięki Renzuliemu. Coś się zmieniło? Nie. Ale możemy jeszcze kiedyś zawalczyć. Odnośnie święceń kobiet w Kościele katolickim, papież Jan Paweł II miał w tej kwestii ostatnie słowo i jest ono aktualne. Tekst polski Joanna Górska, czytał Maciej Więckowski. Welcome to